gdy przyjmowaliście święcenia kapłańskie wobec biskupa i całego ludu Bożego, wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. Rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z nas, czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego, zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę. Czy chcesz pilnie i mądrze sprawować posługę Słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, i nie szukając własnej korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi? Chcę. Czy chcesz coraz ciśniej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, i razem z Nim samego siebie poświęcić Bogu za zbawienie ludzi? Chcę z Bożą pomocą. Zwracam się do wszystkich tutaj obecnych i proszę was, módlcie się za waszych kapłanów. Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, najwyższego kapłana, prowadzili was do Niego, bo On jest źródłem zbawienia. Wołajmy do Niego: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony, i pośród was był żywym wizerunkiem Chrystusa kapłana, dobrego pasterza, nauczyciela i sługi wszystkich. Wołajmy do Niego: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Niech Pan nas zachowa w swojej miłości i niech doprowadzi pasterzy i ludzi powierzonych do życia wiecznego. Amen.